Witam Państwa. Nazywam się Rafał Dunal, jestem ekspertem w sektorze zdrowia grupy kapitałowej Comarch. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w cyklu webinariów organizowanych przez Comarch. Dzisiaj chcielibyśmy z Państwem podzielić się naszą wiedzą dotyczącą informatyzacji procesów medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Te wszystkie slajdy, które Państwo zobaczycie oraz te informacje, które Państwu postaram się przekazać, są efektem naszych doświadczeń z kilku, a nawet kilkunastu lat pracy ze szpitalami i innymi jednostkami ochrony zdrowia, z którymi mieliśmy przyjemność pracować w przeszłości. Agenda dzisiejszego spotkania. Na początku chcielibyśmy się podzielić naszą subiektywną oceną sytuacji na rynku medycznym w kontekście informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób jest ona widziana przez firmy informatyczne. I to jest ocena sytuacji nie tylko z punktu widzenia naszej firmy, natomiast takie same zdanie o tej sytuacji bardzo często też inne firmy przedstawiają, z którymi mamy okazję współpracować na co dzień. Po czym pokrótce przedstawimy te procesy medyczne, które naszym zdaniem warto zinformatyzować. Są to wybrane procesy, na pewno Państwa jednostki, szczególnie te mocno specjalizowane, mogą nie znaleźć na tej liście pewnych procesów, które u nich występują. Jednak uważamy, że to, co tutaj przedstawimy, to jest takie minimum, które w kontekście nadchodzących zmian w systemach informatycznych w sektorze zdrowia nastąpią w najbliższym okresie. Bardzo krótko, definicja podsystemów zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego, bo bardzo często stosuje się pewne skróty, które są bardzo dobrze rozumiane przez osoby z branży informatycznej, natomiast nie do końca znamy ich znaczenie w momencie, kiedy przystępujemy do informatyzacji. Chcielibyśmy Państwu je wyjaśnić, a te podsystemy składają się na cały system zintegrowany, który jest wdrażany w danym szpitalu czy w danej placówce. Pytania do inwentaryzacji stanu zastanego w szpitalu czy w jednostce ochrony zdrowia. Te pytania są to pytania, na które odpowiedzi bardzo dobrze jest przygotować sobie przed rozpoczęciem informatyzacji, czy też w przypadku, kiedy będziecie Państwo zadawać pytania do firm informatycznych z prośbą o przedstawienie czy to oferty, czy też zaproszenia do rozmów. Te odpowiedzi na pewno pozwolą na to, że te oferty przedstawione przez firmy będą bardziej wykonane w sposób bardziej rzetelny i dokładniej skalkulowane poszczególne jego elementy. A na koniec kilka punktów, które naszym zdaniem warto zapamiętać, punktów, które pozwolą Państwu przeprowadzić proces informatyzacji w sposób sprawny, bez jakichś komplikacji, a równocześnie z zachowaniem zasady konkurencyjności przy wyborze systemu informatycznego, czy też optymalizacji pewnych kosztów jego zakupu, wdrożenia, a następnie utrzymania. Sytuacja na rynku szpitalnym naszym zdaniem. Wszyscy wiedzą, bo praktycznie w tej chwili nie ma konferencji, nie ma prezentacji, na której nie pojawiłaby się data 1 sierpnia 2014 roku, w którym to dniu wchodzi obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Data ta jest wynikiem ustawy, która została ogłoszona i data ta jest w tej chwili obowiązującym terminem dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Do pewnego czasu, jeszcze Państwo na pewno pamiętacie, na stronie CSIOZ znajdował się taki licznik, który odliczał liczbę dni do wprowadzenia tego obowiązku. Ten licznik jakiś czas temu zniknął, natomiast nie zmienia to faktu, że ta data dalej obowiązuje. Pojawiają się pytania, czy nie zostanie ona przesunięta. Naszym zdaniem raczej nie. Wynika to między innymi z tego faktu, że te pieniądze, które w tej chwili są wydawane w systemy informatyczne w ochronie zdrowia, są to pieniądze otrzymane z dofinansowań unijnych, a projekty tego typu cechują się między innymi tym, że konieczne jest osiągnięcie pewnych parametrów, które są deklarowane na etapie ich pozyskiwania.
wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i to właśnie w tym terminie, który obecnie obowiązuje, z jednym z tego typu parametrów, więc wycofanie się z tego pomysłu prawdopodobnie mogło być dużym zagrożeniem dla tych pieniędzy, które Polska otrzymała i cofnięciem całej dotacji lub części tej dotacji. Trochę liczb. W Polsce według różnych szacunków jest około 750 do 800 szpitali, z tego takich klasycznych, publicznych to jest około 500, chyba 20 szpitali nazywanych szpitalami prywatnymi, pozostałe 200-250. Ta liczba jest o tyle ważna, że te szpitale muszą w najbliższym czasie wprowadzić dokumentacje medyczne i są to szpitale, które w tej chwili posiadają bardzo często albo zalążki jakichś systemów, lub też posiadają systemy, które w najbliższym czasie będą musiały zostać przystosowane do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej. Równocześnie na rynku polskim jest jedynie kilku producentów szpitalnych systemów informatycznych, kilku producentów, którzy dysponują pełną ofertą, pełną gamą rozwiązań, która pozwoli na wdrożenie systemu zintegrowanego. Ze względu na dużą specyfikę tego rynku jest bardzo mało naprawdę rozwiązań producentów zagranicznych. Wynika to z pewnej hermetyczności tego środowiska, hermetyczności przepisów obowiązujących i bardzo często producenci zagraniczni, którzy próbują wejść na rynek polski, rezygnują ze względu na to, że koszty dostosowania tego systemu do realiów polskich są ogromne, a także utrzymania później tego systemu w zgodności ze zmieniającymi się przepisami, czy to NFZ, czy innych organów. Jeżeli byśmy przyjęli, że tych liczących dostawców jest powiedzmy około 5 i weźmiemy 750 szpitali, zwracamy uwagę Państwa, że wychodzi po około 150 placówek na jednego producenta do zinformatyzowania w okresie mniej niż pół roku. Na pewno Państwo przyznacie, że ta liczba pokazuje, że w tej chwili popyt przewyższa podaż, więc jeżeli Państwo przygotowujecie się do informatyzacji, namawiamy Państwa do podejmowania tych kroków jak najszybciej i nie czekania do ostatniej chwili, ponieważ wtedy może się okazać, że duży zakres osobowy jest zaangażowany u producentów w projektach, które wystartowały wcześniej. Oczywiście jest możliwość tutaj też wspierania się dużą siecią partnerską. Akurat nasza spółka dysponuje jedną z największych w Polsce sieci partnerskich. Natomiast może to spowodować pewne kwestie związane z przesunięciem pewnych realizacji na okres późniejszy. Stan informatyzacji szpitali, to znaczy tak jak powiedziałem, my rozróżniamy kilka tego typu stanów. Jedne to są jednostki, które nie są zinformatyzowane. Do takich jednostek zaliczamy również te jednostki, których informatyzacja to jest jedynie systemy do rozliczeń z NFZ, bo każdy mający kontrakt z NFZ jakiś system informatyczny do raportowania posiada. Tego typu jednostki bardzo często są otwarte na wdrożenie dowolnego systemu. W tej chwili zgłaszają się do producentów, przepytują rynek. Te jednostki również stoją o tyle dobrej sytuacji, że w momencie, kiedy pozyskały środki na informatyzację, nie muszą jakby borykać się z tym problemem, który mają jednostki, gdzie jest częściowa informatyzacja, gdzie stoją przed dylematem wyboru nowego rozwiązania, tak, czy kontynuowania tego rozwiązania, rozbudowę tego rozwiązania, które już posiadają. Drugi typ jednostek są te jednostki, które są zinformatyzowane w niewielkiej części, to znaczy są to jednostki, które przez ostatnie lata co prawda albo kupowały jakieś pojedyncze wyspowe moduły, które bardzo często są niezintegrowane, lub też są to jednostki, które uzyskały system informatyczny na przykład w wyniku projektu z 2000 roku finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia z udziałem Banku Światowego. W tym okresie było kilka firm w Polsce, które zostały wybrane
do przetargu, w którym następowała informatyzacja pewnej grupy szpitali. Ta informatyzacja w tamtym okresie nie zawsze skończyła się sukcesem, natomiast pozostały po tym projekcie licencje, które są w dyspozycji poszczególnych jednostek. A te jednostki stoją, tak jak powiedziałem, przed pewnym dylematem, to znaczy z jednej strony producenci tych systemów, które funkcjonują w tych jednostkach, do tego, żeby teraz informatyzować tą jednostkę poprzez rozbudowę systemu. Zwracamy uwagę, że tu jest taka sytuacja, w której bardzo często przy ogłaszaniu zamówień publicznych stosuje się taką regułę, gdzie rozbudowa systemu, który był kupiony za stosunkowo niewielką kwotę, nie powinna wpływać na to, że jest zakup systemu w budżetach 2-3 milionowych, czy też z wolnej ręki, czy też poprzez projekt, w którym jedynie jeden producent może startować. Tak. Trzeci typ jednostek to są jednostki, które są dobrze zinformatyzowane, posiadają dobrze działający system informatyczny i bardzo często z naszych doświadczeń są to jednostki, które posiadają prężnie działający dział informatyki. Na to należy również zwracać uwagę, ponieważ w szpitalu działy informatyki do tej pory bardzo często były traktowane, ich rola była drugoplanowa. Tak? W momencie, kiedy jednostki przygotowują się do informatyzacji i ta informatyzacja nastąpi i cała dokumentacja będzie prowadzona w wersji elektronicznej, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie byłoby sprawnie działającego działu informatyki, który jest partnerem do rozmów zarówno z dyrekcją, jak i z personelem białym, tak, czy personelem administracyjnym, ponieważ w tym momencie zatrzymanie pracy takiego systemu, tak, czy utrata wykwalifikowanego personelu informatycznego, no, powodowałaby zachwianie ciągłości pracy takiej jednostki. Te szpitale, czy te jednostki, które są dobrze zinformatyzowane, też stoją przed takim wyborem, gdzie muszą zadecydować, czy wprowadzają dokumentację elektroniczną z wykorzystaniem rozwiązań producenta, który dostarcza im obecnie system, czy też decydują się na inne rozwiązania. Bardzo często też te jednostki, pomimo tego, że są bardzo zadowolone z tego, co mają, i tak dopuszczają możliwość wymiany tego systemu. Spowodowane jest to tym, że często koszty utrzymania tego systemu są bardzo wysokie w skali miesiąca, a co za tym idzie w skali roku. Tak? Jednostki te pozyskują środki na informatyzację i stają się potencjalnie takim samym klientem, jak każde z wcześniej wymienionych jednostek. Finansowanie projektów, wartość rynku. Jakiś czas temu pytano naszych ekspertów, jak oceniamy wartość rynku. Myśmy przyjęli takie założenie, że biorąc pod uwagę te powiedzmy 750 szpitali na rynku polskim i przyjmując średni koszt informatyzacji, wniosku o informatyzację na poziomie około 2 milionów złotych, z naszej kalkulacji wyszło, że w samych budżetach szpitalnych powinno się znaleźć około 1,5 miliarda złotych. Tak? CSIOZ dysponuje 700 milionami złotych, więc ta wartość rynku według nas to jest między 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych do skonsumowania na przestrzeni najbliższych 2-3 lat, czyli tego okresu, kiedy w tej chwili jeszcze jest wydatkowane są pieniądze z dofinansowania. Tego typu projekty, bo to bardzo często też na konferencjach pada pytanie, co możemy w tych 2 milionach zinformatyzować. No, 2-milionowy czy 3-milionowy projekt mniej więcej to jest średni projekt na informatyzację szpitala powiatowego w Polsce, tak? Czyli szpitala o 200-300 łóżkach, który ma 6-7 oddziałów i w ramach takiej informatyzacji bardzo często wchodzi informatyzacja części białej, informatyzacja części szarej, ucyfrowienie jednego czy dwóch aparatów rentgenowskich, dostawa komputerów, serwerów, sieci komputerowej, z modułów aptecznych czy laboratoryjnych. No, tego typu projekty się pojawiają, tego typu projekty nasza grupa ma też na swoim koncie jako projekty, które były realizowane w ostatnich miesiącach, czy w tej chwili przystępujemy do realizacji. Znajdują się również w tej chwili coraz częściej
projekty o budżetach znacznie większych i uważamy, że ten trend będzie postępował, więc ta wartość tych kontraktów na informatyzację naszym zdaniem będzie rosła. Przeciętny projekt sądzę, że w najbliższym czasie powinien wzrosnąć do około 5 milionów złotych. Tego typu wartości w porównaniu z kosztami informatyzacji szpitali za granicą są jednak bardzo, bardzo niskie. Myśmy prowadzili kilka rozmów z partnerami zagranicznymi i tam te kontrakty są dużo wyższe. Systemy regionalne i krajowe. Oczywiście podstawą tego, żeby te systemy w ogóle dobrze działały, jest właściwa informatyzacja jednostek na poziomie szpitalnym. Praktycznie w każdym regionie w tej chwili trwa, tak, lub zakończył się pierwszy etap, czy rozpoczyna się pierwszy etap informatyzacji systemów medycznych na poziomie regionalnym. Są to z reguły regionalne systemy informacji medycznej, tak zwane RSIM-y. Tego typu projekty trwają w Łódzkim, w Podkarpaciu. W tej chwili rusza bardzo duży projekt, który jest nazywany PSIM, Podkarpacki System Informacji Medycznej, w województwie dolnośląskim, podlaskim. Tego typu systemy, one mają gromadzić, z reguły są w gestiach urzędów marszałkowskich i mają gromadzić pewny zakres danych statystycznych, zbierać z podległych szpitali w danym regionie. Systemy te również mają współpracować z systemami na poziomie krajowym. Tutaj już wspominane systemy realizowane przez CSIOZ, system P1, platforma P2. Tego typu systemy mają gromadzić dane, które są zbierane w szpitalach. Należy jednak pamiętać, że jedynie właściwa informatyzacja poziomu podstawowego pozwoli na przekazywanie rzetelnych danych, które będą jakimkolwiek źródłem informacji czy wiedzy dla systemów na wyższym poziomie. Obiecałem troszkę rozszyfrować kilka skrótów, tak? Mamy wymienione kilka podsystemów zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego, tak? Więc najczęściej spotykanym jest system klasy HIS, to z angielskiego Hospital Information System, i to jest szpitalny system informatyczny. W Polsce i w ogóle na świecie, w Polsce mówi bardzo często się o tym podsystemie tak zwana część biała. Tak? W ramach jej wchodzi między innymi ruch chorych, poradnie, przychodnie, blok operacyjny, bank krwi i inne tego typu elementy. Drugim typem systemów są to systemy klasy RIS, znowu skrót Radiology Information System, czyli system informatyczny, radiologiczny system informatyczny. On bardzo często i RIS jest to system, który zapewnia między innymi kwestie związane z wprowadzaniem opisów, rezerwowaniem terminów w pracowniach, zakładach diagnostyki obrazowej, tak? No bo to nie tylko chodzi o samą radiologię, tutaj chodzi o rozwiązania związane z angiografią, z tomografią komputerową, z rezonansem magnetycznym, więc te wszystkie obszary, które pracują w zakładach diagnostyki obrazowej. Systemy RIS bezpośrednio współpracują z systemami PACS, to jest Picture Archiving and Communication System, czyli systemy, które są odpowiedzialne za archiwizację obrazów, jak również za komunikację bezpośrednio z urządzeniami. Te systemy bardzo często są rejestrowane jako urządzenia medyczne. Są to systemy, które między innymi nie tylko składują te ogromne ilości danych i komunikują się z poszczególnymi aparatami, ale również mają wbudowane przeglądarki diagnostyczne, które są bezpośrednio wykorzystywane przy opisach zdjęć. Systemy klasy LIS, czyli Laboratory Information System, są to systemy działające w laboratoriach. Te systemy w bardzo wielu jednostkach działają w jednostkach, którym pozleca się badania laboratoryjne. Są to systemy, które również komunikują się bezpośrednio z urządzeniami, otrzymują zlecenia z systemów szpitalnych, odpowiadają właściwymi wynikami. Komunikacja między tymi systemami z reguły jest wykonywana z wykorzystaniem protokołu HL7, tak, z angielskiego Health Level 7. Jest to taki standard, który definiuje sposoby komunikacji i wymiany danych medycznych.
System klasy ERP, my tu mamy mówić o systemach medycznych, ale ponieważ w szpitalu tak naprawdę część biała z częścią szarą troszkę się przeplata, no to pozwoliłem sobie też wtrącić tutaj do slajdu ten skrót, to jest Enterprise Resource Planning. Są to systemy działające w tak zwanej części szarej. Jest to tyle ważny też obszar z punktu widzenia grupy kapitałowej Comarch, że Comarch jest tutaj obecnie liderem na rynku polskim dostarczającym tego typu rozwiązania. W obszar tego systemu wchodzą m.in. kadry płace, księgowość, środki trwałe, gospodarka magazynowa i wiele, wiele innych obszarów, które na co dzień bezpośrednio współpracują z modułami działającymi po stronie białej, tak, są one wykorzystywane do kalkulacji na przykład kosztów leczenia, wyceny kosztów normatywnych i innych elementów, które są bardzo potrzebne do właściwej pracy jednostki. Kolejny skrót to jest BI, czyli Business Intelligence. Są to systemy do analityk, tak, do pozyskiwania wiedzy. Są to systemy, które pozwalają na prowadzenie raportów i statystyk bardziej wyrafinowanych, które pozyskują wiedzę z dużej ilości danych, tak, agregują je na poziomie pewnych komórek informacyjnych, a następnie przekazują pełną wiedzę do systemów zewnętrznych. Te systemy są o tyle ciekawym rozwiązaniem, że zakup tego systemu niekoniecznie wymaga, żeby ten system pracował tylko z systemem dostarczanym przez danego producenta. Tego typu systemy mogą być podłączane praktycznie do dowolnych źródeł danych znajdujących się w jednostce. Moduły specjalistyczne, jest jeszcze jeden typ, są to systemy apteczne, dość rzadko, ale jednak występuje wtedy skrót PIS, tak, i to jest Pharmacy Information System. Są też moduły specjalistyczne do rozliczeń z NFZ-em na przykład, czy moduły do zarządzania pracownią endoskopową. Jednak te podstawowe skróty, które Państwo tutaj na slajdzie w tej chwili widzicie, to jest takie główny zakres informatyzacji w większości szpitali. Tak, mogą być też stosowane systemy kontroli czasu pracy, tak, czy rejestracji czasu pracy i inne mniej ważne moduły. Pozwoliłem sobie do prezentacji dołączyć również jeden slajd, który jest załącznikiem do dokumentacji związanej z systemem ochrony zdrowia. Jak Państwo widzicie, jest bardzo wiele elementów. My w tej chwili, podczas dzisiejszego tutaj spotkania z Państwem, mówimy o tej dolnej warstwie. Natomiast chciałem, żeby Państwo widzieliście, jak te informacje, które Wy pozyskacie u siebie w jednostce, tak, które będziecie składować, jaką dużą rolę mają na kolejnych etapach, tak, i jaką źródłem wiedzy będą dla tych osób, które będą miały dostęp do tego systemu. Tak? A między innymi ta wiedza powinna być wykorzystana do poprawy jakości świadczonych usług w tym zakresie i właściwego finansowania. Tematem spotkania dzisiejszego są procesy medyczne, więc na trzech kolejnych slajdach wymieniliśmy kilka obszarów, które naszym zdaniem należy brać pod uwagę w pierwszym etapie informatyzacji. W zakresie ruchu chorych są to takie elementy, które bardzo często odpowiadają też modułom istniejących na rynku systemów informatycznych. Natomiast są to też takie elementy, które bardzo często w tej chwili albo są tworzone, tak, albo są informatyzowane z wykorzystaniem czasami rozwiązań już istniejących w jednostce. Tak? Tutaj mówimy o module rejestracja. Nie wszystkie szpitale to prowadzą, natomiast rejestracja to jest tak jakby przygotowanie do kontaktu z izbą. W tym etapie rejestracji następuje zbieranie danych podstawowych, natomiast nie ma bezpośrednio interakcji z personelem białym. Nie ma tam żadnych opisów, rozpoznań. Jest po prostu zbieranie danych, takich teleadresowych danych podstawowych pacjenta. Izba przyjęć, oddział, tak, ze szczególnym uwzględnieniem SOR-u, tak, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziały dzienne, tak, ze względu na swoją specyfikę pracy, raporty medyczne, gabinety zabiegowe, punkty pobrań, zakażenia szpitalne czy blok operacyjny. Systemy informatyczne, powiedziałem, bardzo często mają taką modułową budowę, która odpowiada temu podziałowi, natomiast też należy na to zwrócić uwagę, że niektóre systemy realizują te funkcje przy innym
rozbiciu na poszczególne moduły. Tak? Zakażenia szpitalne dość często są też częścią bezpośrednio oddziału, tak podobnie punkty pobrań. Więc to, ten podział jest umowny. Jeżeli Państwo będziecie przygotowywali się do informatyzacji, niekoniecznie proszę oczekiwać, że system informatyczny dokładnie ma takie same moduły, jak tutaj wymienione procesy. W części usługowej kilka przykładowych znowu ośrodków, magazyn ubrań, tak, magazyn oddziałowy, pracownia różnego typu, tak, kilka pracowni, nie będę wymieniał poszczególnych nazw. Te moduły pracowniane o tyle są ciekawe, że istnieją jednostki na terenie Polski, gdzie te pracownie są unikatowe w danym kraju. Tak? I tutaj należy zwracać uwagę, że przy informatyzacji tego typu instytucji czy instytutów czasami bardzo trudno znaleźć produkt, który w 100% spełnia wymagania już na etapie składania ofert. Należy więc dopuszczać też taką sytuację, że pewne funkcjonalności wykonawca dostarczy na etapie realizacji po zapoznaniu się ze specyfiką pracy danej jednostki. Jedynie takie podejście może zapewnić jakby sukces projektu, bo w tym przypadku zakup systemu już gotowego może być po prostu niemożliwy. Tak? Moduły rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tutaj mamy moduły apteczne, czyli apteczka oddziałowa i moduł apteki szpitalnej. Tak historycznie w Polsce przyjęło się, że moduł apteczny jest części białej szpitala. Jest to wynikiem właśnie tego przetargu z 2000 roku, w którym to właśnie autorzy tego projektu dołączyli aptekę jako część białą. Tak naprawdę apteka jest bardzo specyficznym magazynem i można by powiedzieć, że powinna się znaleźć bliżej części szarej ze względu jakby na procesy, w której z nich zachodzą. Natomiast wszyscy praktycznie producenci na rynku polskim mają część apteczną podpiętą bezpośrednio do tej części HIS. Bank krwi, pracownie UKG, diagnostyka obrazowa, to jest to miejsce, w którym pracują już wspominane systemy klasy RIS i PACS. W części ambulatoryjnej, czyli liczenia otwartego, no tutaj częścią większości obecnie realizowanych projektów są portale zawierające rejestrację internetową. Są to portale, które pozwalają na obsługę funkcjonalności związanych z e-pacjentem, e-kontrahentem. Te moduły, należy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te moduły w momencie już wdrażania w szpitalu, one powinny być połączone, zintegrowane z systemem szpitalnym, natomiast one powinny być fizycznie odseparowane od samego systemu, ponieważ one są wystawione bezpośrednio do internetu. Więc w przypadku ewentualnych jakichś włamań czy jakichkolwiek problemów technicznych nie powinna być taka sytuacja mieć miejsca, w której osoba uzyskuje nieuprawniony dostęp bezpośrednio do systemu szpitalnych. W tych rejestracjach internetowych ten zakres danych jest bardzo ograniczony. On służy przede wszystkim do zarejestrowania się na jakąś wizytę, tak, uzyskania jakiejś informacji. Natomiast to nie są bardzo szczegółowe dane medyczne. Centralna rejestracja, gabinety zabiegowe, punkty pobrań ponownie, bo były również w części szpitalnej, poradnie, przychodnie, poradnie POZ, gabinety lekarskie czy gabinety medycyny pracy. Przechodząc do pytań inwentaryzacyjnych, tak, kiedyś pozwoliliśmy sobie zdefiniować kilkanaście pytań, które z reguły zadajemy naszym potencjalnym klientom w momencie, kiedy rozpoczynamy rozmowy. Kiedy ktoś się do nas zgłasza, my pytamy o takie rzeczy, które pozwolą nam przygotować właściwą kalkulację, tak, i poznać przynajmniej część oczekiwań naszego potencjalnego klienta. Pierwszy tego typu pytań to jest typ jednostki. Tak? Czyli chcemy wiedzieć, czy to jest NZOS, czy to jest szpital, czy to jest szpital kliniczny, czy jakikolwiek inny instytut. To jest bardzo ważne, ponieważ ze względu na bardzo szeroki wachlarz produktów, którym dysponuje grupa Comarch, staramy się dobrać właściwą grupę i już na pierwszym spotkaniu zaoferować te rozwiązania, które naszym zdaniem pasują do tego typu jednostki. Tak? Mamy również rozwiązania do mniejszych gabinetów, tak, pojedynczych gabinetów, indywidualnych praktyk lekarskich, małych poradni, i w celu uniknięcia takiej sytuacji, że na spotkanie
jadą osoby z inną grupą produktową niż ktoś oczekuje. Typ jednostki jest pierwszy tego typu takim preselektorem doboru właściwej oferty. Pytamy również, jakie moduły chce klient zakupić lub jest zainteresowany zapoznaniem się z ofertą. Tak? Bardzo często jest taka sytuacja, w której klient nie wie jeszcze, jakie moduły chciałby, natomiast chciałby zinformatyzować swoją jednostkę, więc wtedy ułatwiając trochę wybór i odpowiedź na to pytanie, podajemy przykładowe moduły, którymi dysponujemy i na ich podstawie również staramy się skonstruować właściwą ofertę. Liczba stanowisk komputerowych, tak? Pomimo tego, że namawiamy do tego, żeby podczas informatyzacji wybierać tak zwane licencje otwarte, bez limitów liczby stanowisk, liczba stanowisk pozwala oszacować wielkość wdrożenia, tak? I pozwala również oszacować strukturę szpitala, bo ta liczba stanowisk bardzo często jest podawana w ten sposób z rozbiciem na poszczególne obszary, tak? Czyli ktoś nam odpowiada, że na izbie przyjęcia by mieć 3 powiedzmy stanowiska, tak? Na każdym oddziale powiedzmy po 5, w rozliczeniach kolejne 2 czy 3. To pozwala na zapoznanie się ze strukturą jednostki i tutaj jakby te liczby też są bardzo często bardzo różne pomiędzy poszczególnymi klientami, tak? Pytanie o strukturę, liczba oddziałów, poradni, łóżek. Również to pozwala nam zobaczyć, jak duży to jest jednostka. Tak, jesteśmy w stanie oszacować liczbę hospitalizacji, liczbę porad. To jest bardzo przydatne również przy szacowaniu parametrów związanych z wydajnością infrastruktury serwerowej, odpowiedniej dobranym typu bazy danych, tak, składowania tych dokumentów, jak również ma to też pewien wpływ na liczbę stanowisk, tak? Czyli te liczby, które klient deklaruje, my bardzo często sugerujemy, żeby je zwiększyć, zmniejszyć, tak? Bo to nasze doświadczenie pokazuje, że tego typu parametry są ze sobą powiązane. Tutaj jeszcze liczba oddziałów poradni. Często też pytamy o taką rzecz, jak one są rozłożone w danej jednostce. Są szpitale, które są w jednym budynku, są też jednostki, które tą strukturę mają dużo bardziej skomplikowaną, mają poradnie, czy gdzieś na terenie miasta, czy są szpitale, które mają lokalizacje rozłączne, tak? Czasami to jest odległość kilkudziesięciu nawet kilometrów. Mamy takie wdrożenia, gdzie pomiędzy jednym a drugim szpitalem, pomimo tego, że wchodziły w skład jednej jednostki, było 25 kilometrów, a konieczność było zapewnienia odpowiedniej komunikacji, tak, ustawienia dedykowanego łącza internetowego, więc te elementy są bardzo również ważne. Ilość osób do wyszkolenia to jest bardzo ważny element, ponieważ właściwe wyszkolenie personelu jakby jest gwarantem tego, że system jest właściwie używany i pozwala na to, że personel w sposób samodzielny pracuje z tym systemem, bo to nie chodzi o to, żeby cały czas prowadzić personel za rękę, co jest na pewno konieczne w pierwszym okresie, ale ta samodzielność jest kluczem do tego, że system działa we właściwy sposób, a ponieważ to są systemy zintegrowane, jakiekolwiek zatrzymania na jakimkolwiek etapie wprowadzania danych powoduje to, że utylizacja systemu bardzo szybko spada. To wyszkolenie osób jest o tyle też ważnym elementem, że w tej chwili jednostki ochrony zdrowia bardzo często korzystają z zewnętrznego personelu i są to lekarze kontraktowi, tak, czy inny personel również kontraktowy i przeszkolenie ich jest również kluczową sprawą. Co więcej, namawiamy do tego, żeby te szkolenia jednak odbywały się cyklicznie, a nie tylko były jednorazowym wydarzeniem na etapie wprowadzania systemu. Ważne jest, kiedy przewidywany jest termin realizacji. Wbrew pozorom są pewne okresy, w których lepiej wdrażać system, są pewne okresy, w których to wdrożenie jest może mniej zasadne z punktu widzenia jakby prowadzenia samego projektu. Bardzo dobrze jest, kiedy szczególnie wdrożenie systemu w części szarej następuje na przełomie roku. Jest to, wydaje się, idealnym momentem do rozpoczęcia pracy szpitala. O tym, co już wspominałem wcześniej, ze względu na dużą liczbę projektów informatycznych,
W tej chwili też firmy starają sobie planować pewne zasoby, tak, i przygotowywać się do informatyzacji w poszczególnych jednostkach. Więc ten termin realizacji jest bardzo, bardzo ważny. Sposób finansowania. My rozróżniamy tak naprawdę dwa sposoby, no może trzy. Jeden to jest ze środków własnych, natomiast tak z naszych doświadczeń bardzo mało jednostek finansuje w ten sposób projekty. Druga sposób informatyzacji, też niezbyt popularny, ale jednak występujący, to jest z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, tak, w którym jednostka zewnętrzna finansuje projekt, a później szpital rozlicza ten projekt z tą jednostką. Są to źródła finansowania z prywatnych funduszy, z prywatnych firm zewnętrznych. No i najczęściej spotykanym sposobem finansowania jest finansowanie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Należy jednak pamiętać, że to finansowanie jest obostrzone największą liczbą restrykcji i rozliczenie projektów jest kluczem do sukcesu w tego typu finansowaniu. Ten sposób finansowania z punktu widzenia firm informatycznych jest o tyle też ważny, że rozpoczynając informatyzację, firma chce jasno wiedzieć, jaki będzie obieg pieniądza w projekcie, bo pozwala to na zapewnienie płynności realizacji takiego projektu i pokrycie kosztów, które się pojawiają szczególnie na etapie zakupu sprzętu, tak, czy zakupu infrastruktury. Są to koszty, które firmy informatyczne muszą ponieść, żeby tego typu sprzęt zakupić. Sugerowane jest, żeby projekty były tak wprowadzone, że płatności odpowiadały zamknięciu poszczególnych etapów, a nie były tylko jedną płatnością na koniec projektu. Wymagany okres gwarancji to jest też bardzo ważny element pewnej wyceny, to znaczy projekty europejskie, dofinansowania europejskiego mają tak zwaną 5-letnią trwałość projektu, co obliguje szpital czy jednostkę do tego, żeby przez 5 lat system był dalej finansowany, utrzymywany na takim samym poziomie. Z tego powodu niektóre jednostki wymagają 5-letniego okresu gwarancji na zaoferowany system. Należy jednak pamiętać, że każdy rok gwarancji to jest dość znaczna kwota w budżecie każdego projektu. I w przypadku, kiedy na etapie wnioskowania nie uwzględniono tak długiego okresu gwarancji, no rozliczenie tego może być problematyczne, może być też problematyczne znalezienie się w budżecie z ofertą. Lokalizacja geograficzna, czyli to, gdzie ten szpital, gdzie ta jednostka jest ulokowana, wbrew pozorom ma również kluczowe miejsce z punktu widzenia kalkulacji kosztów, z punktu widzenia prowadzenia projektu i korzystania z zasobów ludzkich. Bardzo często firmy też próbują angażować lokalnych partnerów, którzy są gwarantem często powodzenia takiej informatyzacji. Lista systemów do integracji. Jeżeli w jednostkach istnieją jakieś systemy, tak, lub też współpracują z jednostkami zewnętrznymi posiadającymi systemy informatyczne, ważne jest to, żeby te systemy były przekazane, lista ich do wykonawcy w celu oszacowania możliwości integracji, jak również oszacowania kosztów tej integracji. Z punktu widzenia technicznego taka integracja naprawdę jest zawsze możliwa. Bardzo często jednak pojawiają się kwestie związane z kwestiami związanymi z kosztami, tak, czy z sytuacją taką, że dany producent może nie być zainteresowany integracją z nowym graczem wchodzącym do jednostki i będzie odmawiał takiej integracji. Tak. W takich sytuacjach należy pamiętać, że zawsze jest możliwość wymiany takiego modułu na rozwiązanie inne, które zapewni wymianę informacji, zapewni wymianę danych. Zakres danych do przeniesienia z innych systemów. Bardzo często jednostki prawie zawsze wymagają, żeby dane, które już mają, były w jakimś zakresie zmigrowanym. Tutaj Państwa uczulam, żeby wymagać taką migrację danych, która pozwala na zapewnienie ciągłości pracy danej jednostki. Tak? Wymóg pełnej migracji danych jest bardzo często trudny do spełnienia, bo migrując dane, nie wiem, z 5 czy z 7 lat systemu informatycznego, który gromadził te dane w innych strukturach niż obecnie wykorzystywane, czy z wykorzystaniem innych protokołów,
no może być czasami niemożliwy do odtworzenia, nie można zmigrować tych danych, których na przykład nie ma. Tak? W tej chwili wymogi NFZ-u są inne niż jeszcze kilka lat temu, tak? Słowniki też poszczególnych procedur czy personelu również. Posiadany sprzęt. Inwentaryzacja sprzętu, określenie, czym dysponujemy, tak, co możemy jeszcze wykorzystać, a co trzeba wymienić. A biorąc pod uwagę 5-letnią trwałość projektu, jeżeli oceniamy jakiś sprzęt, którym dysponujemy, oceniajmy go w ten sposób również w kontekście kilku lat, które projekt ma trwać. Tak, nie bierzmy pod uwagę, a to jeszcze rok ten komputer nam popracuje. Nie, to musi być kolejne 3 czy 5 lat. Więc jeżeli są taki sprzęt komputerowy, który jest już ma perspektywę końca swojego życia w najbliższym okresie, należy również brać pod uwagę jego wymianę. Bieżące umowy z firmami informatycznymi. Tutaj jest to o tyle ważne, że bardzo często w postępowaniach pojawiają się kwestie związane z tym, że należy zmigrować dane czy zrobić integrację, a okazuje się, że szpital nie posiada umów z producentami tych systemów, które obecnie mają, które by obligowały ich do przeprowadzania tego typu rzeczy. Etapy związane z informatyzacją, tak? To znaczy, to są takie podstawowe etapy, które naszym zdaniem powinien każdy przejść, i zamknięcie pierwszego czy drugiego etapu dopiero powinien implikować rozpoczęcie kolejnego. Niestety ze względu na coraz mniejszy czas niektóre jednostki próbują od razu przystępować do informatyzacji bez przeprowadzenia tych właściwych kroków na początku. My namawiamy do tego, żeby za każdym razem była wykonywana inwentaryzacja stanu obecnego, czy to z wykorzystaniem swojego personelu, czy zlecając to na zewnątrz. Inwentaryzacja potrzeb, tak? Czyli skonfrontowania tego, co mamy obecnie, a co potrzebujemy, bo jeżeli się okazuje, że to, co mamy obecnie, jest wystarczające, to wtedy inną podejmujemy działania niż w przypadku, kiedy nasz stan obecny jest na tyle mizerny, gdzie nie pokrywa praktycznie żadnych potrzeb, jakie są wynikiem czy obowiązujących przepisów, czy też zmieniających się wymagań tak formalno-prawnych. Przygotowanie studium wykonalności. Jeżeli jest taka możliwość, zawsze tego typu studium jest mile widziane i ono pozwala jakby sformalizować te dwa poprzednie etapy i co więcej oszacować pewne koszty, tak, z wykorzystaniem cen obecnie występujących na rynku, tak, i wzięcia pod uwagę całej tutaj otoczki też związanej z sytuacją na rynku, tak, sytuacją makro czy ekonomiczną. Pozyskanie źródła finansowania. Nie zawsze to musi być pozyskanie źródła finansowania zewnętrznego, natomiast zawsze trzeba wziąć pod uwagę, czy takie możliwość istnieje. Należy jednak pamiętać, że pozyskanie źródła finansowania zewnętrznego z reguły związane jest z tym, że potrzeba na to kilku miesięcy, tak? Czyli od momentu złożenia wniosku do pozyskania jest to okres no, około pół roku, czasami dłużej, tak? Czasami jest taka sytuacja, gdzie wnioski w pierwszym etapie odpadają, są ponownie wnioskowane, więc to źródło finansowania też trzeba pozyskać w ten sposób, żeby zapewniło nam zinformatyzowanie jednostki w tym terminie, którym jesteśmy zainteresowani. Ogłoszenie zamówienia, ponieważ większość projektów jednak jest realizowanych zgodnie z ustawą zamówień publicznych, ponieważ to są jednostki, które są zobligowane do stosowania tego, należy tak przygotować wszystkie kwestie formalne i tak przygotować odpowiednie terminy, żeby brać pod uwagę zobowiązania wynikające z prawa zamówień publicznych, tak? Czyli czas na ogłoszenie postępowania, czas na ewentualne odwołania wykonawców poszczególnych, pytania, prezentacje, wybór. Tego typu projekty również mogą się dość mocno przeciągać i to też jest jednym z pewnych elementów związanych z zagrożeniem rozpoczęcia projektu, co może też wpłynąć na to, że jego finansowanie ze źródeł zewnętrznych może być również zagrożone, ponieważ we wniosku przedstawiliśmy inny plan, a rozpoczęcie projektu nastąpiło na przykład z półrocznym opóźnieniem. Wybór wykonawcy. Ten wybór wykonawcy naszym zdaniem powinien być też poparty
zarówno oceną bezpośrednio samej oferty, ale również oceną samego wykonawcy jako spółki istniejącej na rynku, tak, określeniem, na ile jest to partner wiarygodny, tak, jaką ma historię i jakie perspektywy rozwoju swojego produktu na przyszłość. Realizacja na tym etapie jest dużo elementów, czy tam analiza przedwdrożeniowa, tak, później wdrożenia, wprowadzenie właściwego planu projektu i wymaganie zespołu, który jest wykwalifikowany i który posiada odpowiednie czy wykształcenie, czy certyfikaty, no gwarantują to, że taki projekt jest realizowany w terminie. Właściwy odbiór, to znaczy sugerujemy, żeby te odbiory odbywały się etapami. Tak dość ciężko wyobrazić sobie sytuację, że projekt, nie wiem, za 2 czy 3 miliony mamy jeden odbiór na koniec. Prawdopodobnie nie byłoby to możliwe, więc im częściej mamy odbiory cząstkowe, którymi związane są wystawianie również faktur przez firmy i rozliczaniem tych projektów, naszym zdaniem jest to z korzyścią zarówno dla klienta, jak i dla firmy, które to wdrażam. No i utrzymanie systemu. Wdrożenie systemu informatycznego naszym zdaniem w średniej wielkości szpitalu powiatowym to powinno być do pół roku. Zdarzają się projekty, gdzie jest to 12 miesięcy, 14 miesięcy, ale z reguły jest to pokłosie tego, co ktoś wpisał we wniosku unijnym. Natomiast pamiętajmy, że wdrożenie, rozliczenie projektu to nie koniec. Trzeba go utrzymać, trzeba go rozwijać, trzeba go dostosować do zmieniających się przepisów. I ostatni już slajd, tak, co warto zapamiętać. Tak? Coś, o czym wspominałem, ale bardzo krótko. Wymiana systemu jest praktycznie zawsze możliwa. Jeżeli Państwo dysponujecie systemami informatycznymi i przygotowujecie się do informatyzacji, sugerujemy, żebyście Państwo nie zawężali wyboru jedynie do producentów aktualnie używanego systemu. Tak? Zawsze należy zweryfikować, czy nie ma możliwości zakupu innego systemu, wymiany systemu obecnie posiadanego. Co więcej, dopuszczenie wymiany z reguły powoduje to, że w przypadku, kiedy Państwo ogłaszacie postępowanie, oferty składane Wam przez wykonawców są niższe, ponieważ wykonawca, producent obecnie używanego przez Państwa systemu wie, że jego oferta nie będzie ofertą jedyną i konkuruje również cenowo. Stosowanie licencji otwartych systemu. Tutaj jakby szczególnie w kontekście utrzymania systemu w Państwa interesie jest to, żeby zakup systemu, szczególnie jeżeli chodzi o te moduły podstawowe, na przykład ruch chorych, tak, czy poradnie, żeby to były licencje otwarte bez limitu liczby stanowisk, co pozwoli Państwu na rozwój jednostki w następnych latach bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i angażowania własnych środków. Pełna informatyzacja na bazie rozwiązań wiarygodnego partnera. Należy brać pod uwagę naszym zdaniem tylko tych producentów i tylko te firmy, które są na rynku polskim markami dobrze znanymi, które dysponują dobrą bazą produktową, jak również dobrą sytuacją finansową, która pozwoli na rozwój tych produktów w najbliższych latach. Tak? Bazowanie na firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, mają produkty niesprawdzone lub też firmy, które nie będzie stać na inwestowanie w rozwój tych produktów w przyszłości, może być obarczone naszym zdaniem dużym ryzykiem. Informatyzacja w planowanym budżecie. Jeżeli Państwo pozyskaliście już środki lub macie własne środki, skonfrontujcie też z tym, co chcecie następnie kupić. Naprawdę bardzo niewygodną sytuacją dla jednostek jest to, kiedy wymogi nagle przewyższają posiadane budżety. Tak? Oferty, zostaje ogłoszone postępowanie, jego czas trwania 40 dni powiedzmy, po czym okazuje się, że wszystkie oferty są mocno poza budżetem. Bardzo często jest to wynikiem tego, że ktoś nie skonfrontował tego, jakimi budżetami dysponuje i co tak naprawdę chce w tych budżetach zakupić. Przejrzyste zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bardzo często szpitale mówią, że tutaj firmy przedłużają
są kwestie związane z procedurą przetargową, tak? Pojawiają się odwołania, pojawiają się setki pytań do specyfikacji. Jeżeli Państwo napiszecie specyfikację przejrzystą, z której jednoznacznie wynika, co Państwo oczekujecie i równocześnie nie ma zapisów, które ograniczają w jakiś sposób konkurencję, mogę Państwu zagwarantować, że proces wyboru takiego dostawcy pójdzie bardzo sprawnie i nie będzie to związane z żadną procedurą odwoławczą, tak? A wybór nastąpi zgodnie z zapisanymi przez Państwa kryteriami. Namawiamy też do wysyłania zapytań ofertowych przed ogłaszaniem postępowania, tak? Znaczy w celu oceny wartości zamówienia Państwo możecie rozesłać tego typu zapytania do firm, niektóre szpitale to stosują. Co więcej, Państwo poza ceną możecie uzyskać również informacje związane z tym, czy pewne zapisy nie pozwalają na przykład niektórym producentom złożyć Państwu oferty. Wizyty referencyjne też namawiamy do tego, żeby odwiedzać klientów poszczególnych producentów. Tak? Nasza firma, Grupa Kapitałowa Komar, może takie wizyty referencyjne dla Państwa zorganizować. Namawiamy do wizyt w tych jednostkach, które wdrożenia zakończyły się stosunkowo niedawno, ponieważ to są jednostki, które na świeżo wdrożyły rozwiązania nasze, ale dotyczy to również wszystkich producentów, namawiamy do wizyt referencyjnych. No i na sam koniec warto zapamiętać, że produktowo Grupa Kapitałowa Komar pokrywa cały zakres zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego, więc jeżeli Państwo szukacie wykonawcy, to zapraszamy do kontaktów z nami. Teraz pytania. Czy na dzień dzisiejszy firmy proponujące rozwiązania z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej posiadają gotowe rozwiązania w zakresie EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji medycznej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej? Odpowiadając na to pytanie, nie mogę odpowiedzieć za wszystkie firmy, tak? Na pewno mogę powiedzieć, że Grupa Kapitałowa Komar takie rozwiązania posiada. Teraz jest taki okres, w którym tak naprawdę precyzuje się dokładnie, co w tego typu modułach powinno się znajdować. I sądzę, że faktyczne wdrożenia tego typu rozwiązań to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy. Tak? Pewne elementy są jeszcze niedoprecyzowane ze względów z punktu widzenia formalno-prawnego, natomiast tak jak powiedziałem, nasza grupa takie rozwiązania posiada. Które funkcjonalności części białej są najbardziej kosztowne? Tutaj pytanie od pani Ilony. Szczerze powiedziawszy, dość trudno ocenić, które dokładnie, tak? Rozwiązania związane między innymi z diagnostyką obrazową, na przykład systemy klasy PACS, często są takimi elementami kosztochłonnymi ze względu na to, że to są urządzenia medyczne, tak, są produkty rejestrowane jako produkty medyczne. W momencie, kiedy Państwo ogłaszacie postępowanie, ja zwracam uwagę na to, że Państwo tak naprawdę części składowe poszczególnych elementów nie są najważniejsze. Dla Państwa ważna jest cena całościowa, więc tutaj jakby szacując te poszczególne elementy, te ceny składowe nie zawsze są wymierne. Ja ostatnio się spotkałem z taką sytuacją, że ktoś po zapoznaniu się z ofertą dwóch firm powiedział, że te oferty są zupełnie inne, jeżeli chodzi o koszty poszczególnych modułów. Z punktu widzenia wdrożenia systemu informatycznego, no liczy się tak naprawdę koszt całego projektu. Kolejne pytanie. Od jakich funkcjonalności radzi Pan rozpocząć proces informatyzacji szpitala, jeśli nie mamy wystarczającego budżetu na informatyzację całej placówki? No nie wiem, jaką Państwo jesteście placówką, ale ja bym na pewno, jeżeli jesteście Państwo szpitalem, to na pewno ruch chorych, tak, plus ambulatorium. Czyli wprowadzenie takich modułów jak izba przyjęć, oddział, rozliczenia z NFZ-em, poradnie, czyli tego zakresu, który pozwoli na gromadzenie Państwu tych informacji podstawowych, tak. Natomiast te elementy takie już bardziej specjalistyczne, nie wiem, jak powiedzmy blok operacyjny, czy bank krwi, czy jakieś specjalistyczne pracownie, wtedy można to odłożyć
na kolejny etap. Na pewno ruch chorych, rozliczenia z NFZ-em są kluczowe, bo nie wyobrażam sobie jednostki, która oczywiście, jeżeli Państwo posiadacie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogłaby sobie pozwolić na to, żeby nie raportować przez jakiś czas. Więc te elementy na pewno. I pani Monika, jak oceniają Państwo obecny stan zinformatyzowania polskich szpitali? No to pytanie dość często pojawia się w mediach. Moim zdaniem, ale to jest moja subiektywna opinia, to połowa szpitali jest zinformatyzowana i z tej połowy może połowa, a może mniej jest chyba dobrze zinformatyzowana. Więc tutaj no, dość ciężko sprecyzować, co rozumiemy przez informatyzację. No, pełne informatyzacje, przeprowadzenie pełnej informatyzacji w ubiegłych latach było jeszcze stosunkowo ciężkie z tego względu, że wtedy projekty, które były realizowane, one bardzo często były takimi projektami wyspowymi, tak? Czyli na przykład ktoś zakupił sobie samą część szarą, później dokupił od kogoś innego część białą, nie zintegrował tych elementów. Więc no ja szacuję, że tak 1/4 rynku jest informatyzowana na poziomie dobrym. I jeszcze pytań już więcej nie widzę. Więc ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu z grupą Komarch. Do widzenia.